Szanowni Państwo, dzień tego 2016 roku. Witam Państwa w meczu towarzyskim pomiędzy ŁLKS-em Pomocy Świat a PGE Skrom Bełchatów Junior. Przywitanie na się zawodników i brak sędziego, czy sędzią będzie jeden zawodnik ŁLKS Pomocy Świat. Będzie to wsparcie ŁLKS Zagran. Damik Sętnia, Jakub Bartosiewicz, Radosław Przymczak, Piotr Kurwała, Łukasz Woźniak i Michał Sik. Serwuje PGE Skra Bełchatów Junior. Za drużyny ŁLKS Mocy Świat 1-0. Serwuje Dawid Sempka z numerem 12. Dawid Sempka. Już jak to wszystko zdarza się, teraz przyjmuje PGE Skra Bełchatów. Jest punkt dla ŁLKS 2-0. W tym momencie i ponownie Dawid Sempniak serwuje. Dawid Sempniak i sobie aut umila PGS Skra Bełchatów. Tak użyję bardziej skrótowo formy PGS Skra Bełchatów, a nie PGS Skra Bełchatów Junior. Zresztą tam jest juniorska drużyna PGE i serwuje tak PGS Skra Bełchatów. Bała, Bartosiewicz i Sidek. Jest 3-1 w tym momencie na ŁLKS Mocy Świat. Sędzią bodajże Mateusz Zier, zawodnik ŁLKS. A serwuje z numerem drugim Łukasz Woźniak. Łukasz Woźniak. Sędzią zawodnik PGS Skra Bełchatów. Woźnia, Bartosiewicz i jest Michał Bartosiewicz. Jest 4-1 dla ŁLKS Mocy Świat w tym momencie. I ponownie serwuje Łukasz Woźnia. Dać pustki zrona hali przy ulicy Alei Grunwaldzkiej. I będą je serwuje Łukasz Woźniak. Łukasz Woźniak. I na ŁLKS 6-1. Trzecioligowcy miażdżą drużynę juniorów z Plus League. I Łukasz Woźniak. Odmiany przy sądzie. Łukasz Woźniak. Przyjmują zawodnicy PGE Skra Bełchatów. Bartosz Budowała i Michał Sztypek. I jest 7-1 w tym momencie. To jest właśnie emisja testowa dzisiaj. W celu poprawienia jakości po komentarzach wielu widzów 8 Ligi TV. To jest pana ostronna i serwuje Łukasz Woźniak. 7-1 dla ŁLKS. Niepewnie zawodnicy PGE Skry przybijają na stronę ŁLKS-u. Bartosiewicz, Michał Świtek. Jest 8-1 w tym momencie dla ŁLKS-u Mocy Świat. I standardowo Łukasz Woźniak serwuje. I przerwa techniczna w tym momencie. Co z tego wyniknie?
a samego wszystkim przerwie. ULKS musi się odprowadzić z PGS Krom Bełchatów Junior 8-1. A my pokażemy tylko pierwszy set. Rama Heryński to z tobą. I przy serwie Łukasz Woźnia. Łukasz Woźnia. Nie wiem, nawet nic tutaj jest skryt. 8-2. Drugi punkt wywołany zawodnicy z Bełchatowa. Zmiana w ekipie skryt Bełchatów. I serwuje zawodnik ekipie skryt Bełchatów. Piotra Dubałę, Dawida Trędniaka, Michała Ślipka, Radosława Szymczaka i są bracia Bartosiewiczowi. I 9-2 w tym momencie dla ULKS Mysysiad, a serwuje Michał Ślipek. Michał Ślipek. Nie daje się zawodnić w Mysysiadu. ULKS jest 9-3. Trzeci punkt wybrałem siatkarzy z Bełchatowa. Jeden z graczy Bełchatowskiego Rzymu. Myszyczak. Dbała. I jest tu dla ULKS-u 10-3 w tym momencie dla ULKS Motyl. Sierac. I serwuje z mylem. Z numeru Piotr Dubała. Dzisiaj używam bez numeru, bo nie ma oficjalnych strojów ULKS. No to nie jest mecz ligowy, tylko Tomaszewski. Piotr Dubała. I nie chcę tego za EGF Krybel Hatu. 10-4 w tym momencie. Prowadzi nadal ULKS mocniejsza. Teraz robiłem zawodnicy PGS Krybel Hatu. Aut 11-4 na ULKS. Serwuje. Tego to Bóźnia. Michał Bartosz. Wchodzi Łukasz Bóźniak, zaraz po Szymczaka. Przyjmujemy na wodzicy PGS Grybę Hatu. I jest to jeden punkt dla ULKS. 12-3. Gładko podchodzi. Po raz kolejny serwuje zawodnik ULKS Mocy Wisiela. Chyba Michał Bartosiewicz. Jego siatkę 13-4. 9-punktowa przewaga ULKS-u nad PGS Krom Bełchatów Junior. I ponowny serw. I punta PGS Krom Bełchatów 13-5. Serwuje teraz drużyna z Bełchatowa. Przyjmuje PGS Krom Bełchatów. I kolejny punkt 13-6. Na ramowadzie ULKS Mocy Wisielac. Szósty punkt dla Bełchatowia. Jest punkt kolejny 14-6. Odadamy po raz kolejny wzmacniam przewagę. No i serwuje z tego co mi się zdaje Jakub Bartosiewicz. Jakub Bartosiewicz. Przyjmują zawodnicy z Bełchatowa. I punkt za śladzam 15-6 w tym momencie. Dla Radzę na tym pierwszym ruchu. Michał Ślipek atakuje, jest 16-6. 10-punktowa przewaga śladza nad juniorami trzeciej drużyny plus ligi.
Teraz to próbuje Jakuba po siebie czekaj. 9 punktów do końca tego setu. I nie, set jest punkt jednak. 17-6 dla Śradza. 17 punkt dla ULKS-u. Posił Śradz. Śladem. Szymczak na to się bić i teraz na wyceniać jest 18 punkta Śradza. 18-6 w tym momencie. Trzykrotna przewaga Śradza nad Unionami. Tak jest. Leuchat. Przewaga techniczna. O czas prosi trener PGS Kryby Leuchat. Polecimy. Popatrzmy pokój w tej przerwie. ULK z mocy się prowadzi z Unionami PGS Kryby Łuchatu 18-6. Serwuje Jakub Bartosiewicz. Jakub Bartosiewicz. I przyjmują Bełchatu Gianie. Au! Nie, jednak tu mi da. 18-7 dla 7 punkt dla Bełcharowian, a wynik 18-7 dla Śradza. Nadal. I serwuje tym razem PGS dla Bełchatu. Łukasz Woźniak. Ten do Czasnicza. Bardzo się pici. 18-8 i ponownie serwuje serwują Bełchatowianie. Mordoźniak za to się bić i na jest punkt na Śradzan 19-8 w tym momencie i serwuje Dawid Semri. Dawid Zępniak. Przebija prawdę bała 20-8. 5 punktów do zakończenia tego seta. Dawid Zępniak w śliwce. Dawid Zępniak. 29. Przepraszam, 20-9. Nadal prowadzą Śradzanie. Serwują Bełchatowianie. Mała. Łukasz Woźniak atakował i... Jest punkt dla Śradzan. Poczwórne odbicie 21-9. I serwuje Łukasz Woźniak. Łukasz Woźniak. I fał. 21-10. W tym momencie. Wchodzi Radosław Szymczak za Łukasza Woźniaka. I numer 10 bez Kryby Łuchatu. I jest 22-10. Z tym młodych zawodników się nie działać. 22. Nie, jakieś protesty chyba są. A nie. 22-10. I ponownie Michał Ślipek na tym serwuje. Michał Ślipek. Podwójnej przewagi
się zgodziło. Wydobyje 3 punktów do zakończenia dosypa. Serwuje Remu Hadów. Już tylko 10 punktów przewagi siada nam z Remu Hadów. I serwuje ponownie na Remu Hadowa. Za 3 do 12. I serwuje Piotr Dubała. Piotr Dubała. I out. 23 do 13. Serwuje zawodnik PGS Krybeł Hatu z numerem 3. Siatkę 24-13, piłka stopa. Michał Bartosiewicz. Chodzi Łukasz Woźniak. No i? 25-16, koniec tego setu, a ja dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. To było dzisiaj Emilia Tekstowa. Do zobaczenia.